Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Krzysiek, jakie emocje Ci towarzyszą po tym takim redebiucie, powrocie do ruchu? No rozgraniczyłbym to, bo pierwsza połowa była średnia w naszym wykonaniu, ewidentnie. Źle weszliśmy w to spotkanie, szybko stracona bramka i później udało się odwrócić troszeczkę ten wynik, wrócić do meczu. No i znowu ostatnia akcja, newralgiczny moment i no, może nie akcja, ale ostatnie minuty pierwszej połowy i znowu traciłem bramkę. No i wtedy powiedzieliśmy sobie kilka mocniejszych słów, że musimy wrócić do tego meczu, że jesteśmy w stanie. I cieszę się, że to się udało, bo nie ma co mówić, kibice nieśli nas dopingiem, świetna atmosfera, to muszę przyznać. I tym bardziej, no, jeden punkt, ale cieszy, że udało się odwrócić ten mecz i mam nadzieję, że to będzie początek jakiejś może serii, może zobaczymy. Nie, oczywiście nie zapeszam, ale liczę na to. Przy tych bramkach tak na gorąco chyba za wiele do powiedzenia nie miałeś. Ciężko mi powiedzieć. Muszę obejrzeć na spokojnie powtórkę jakąś i wtedy sobie na spokojnie zobaczę, przeanalizuję. Na gorąco nie będę komentował. Wchodzisz tak de facto w nowy zespół, pierwszy mecz, wiadomo, jesteśmy na przedostatnim miejscu i tak patrzysz na to z podniesioną głową, że nie wiem, dzisiaj sobie myślałeś, no kurde, jest potencjał ze Śląskiem, dwukrotnie odrabiamy straty, zdobywamy punkt, ten Śląsk tak świetnie punktuje, więc no tu po prostu jest materiał, od którego można się odbić. No tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że da nam to takiego kopa i duży zastrzyk takiego optymizmu na kolejne spotkania, bo nie ma co ukrywać, jak się przegrywa każdy kolejny mecz, to wbija trochę w ziemię i tej pewności siebie brakuje i mam nadzieję, że to spotkanie dzisiaj pokaże nam wszystkim, że jesteśmy w stanie odrabiać straty i punktować regularnie. Tak po tym już miałeś wyjść na Widzewie, ten mecz nie doszedł do skutku, tak wybiło to was troszkę z rytmu, tak nie wiem, ty się niecierpliwiłeś, że chciałeś już zagrać, też wiemy, że chwilę jakby rozbratu też z walką o ligowe punkty miałeś i no jak to było trudne, że jednak tego meczu w Łodzi nie było. No oczywiście, liczyłem bardzo na występ w Łodzi i na samym początku, jak przyjechaliśmy na stadion, rzeczywiście ta murawa była w średnim stanie, ale później już miejscowi doprowadzili ją do stanu jakby używalności i jakby liczyłem na to, że uda się ten mecz rozegrać. Niestety sędzia podjął inną decyzję. No, byliśmy źli, ale no, musieliśmy ją jakby z nią się pogodzić, nie mieliśmy na nią wpływu. Szkoda? Ale co się odleczy, to nie uciecze i już czekamy na to spotkanie, bo wiemy, że tak jak dzisiaj na domowym meczu, tak tam atmosfera będzie bardzo, bardzo fajna. Właśnie, no nie wierzę, że z bramki tak raz przynajmniej ci się nie zdarzyło tak wzrokiem objąć tych trybun niebieskich wypełnionych, bo ta trybuna zachodnia wypełniona prawie 30 tysięcy ludzi. No jakie wrażenie to zrobiło? Czy się nogi trochę uginały? Nie, wrażenie oczywiście ogromne zrobiło. Już jak wyszliśmy przed pierwszym gwizdkiem na murawę, to robiło wrażenie. A w czasie meczu jeszcze ta końcówka, kiedy te trybuny naprawdę domagały się tej trzeciej bramki, tego, żeby jeszcze przycisnąć i może z tego meczu jeszcze więcej wycisnąć, to dało się odczuć, że wiało nam w plecy. Co, no, oby też wiało w plecy w Poznaniu. Oby. To również ciężki mecz, ale no, musimy nawet w takich meczach walczyć o punkty. Dzięki. Dziękuję. Time out, ride out, you can let him hate me. Get along,